dzień dobry. Czekasz na spektakl? Ten spektakl zamknie cię w pomieszczeniu z Marilyn Monroe, z Chaplinem, 2 Hitlerami i Elvisem. Dokładnie to z ich sobowtórami. I zasiejemy terror. Spokojnie, to tylko czarna komedia. Załóż słuchawki. Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Zaczynamy zjazd. Jak barany na rzeź prowadzone, tylko kurwa głowę obcinać, rżnąć! Oszalałe bestie, złodziejskie chuje z dziur kurwa w ziemi, wciskają się w każdy jebany za kamarek chrześcijańskiej cywilizacji! Ani się nie obejrzysz, a już cię obłażą, już krew ci z żył chłepsą. Taki jesteś ważny z tym karabinem? Taki kurwa mądry z tą pukawką, to podejść tu kurwa, posmakujesz prawdziwego bólu, dupy ci strzelił pierdolony, czarna kurwa w brązowe pedale! Ciszej człowieku, nie wiemy kto to tak, na razie nic nie wiemy. Jak to nie wiemy? A widziałaś pan te turbany, te brody? Ja nie wiem co ja widziałam, nie możemy zapalić światło! Kurwa oszalałaś kobieto, nie będziemy zapalać żadnego światła i mów ciszej! Proszę natychmiast zapalić światło, w przeciwnym razie ja dostanę za chwilę ataku pani! Nie, ja chyba niech to ktoś uspokoi, bo nie ręczę, kurwa! Spokojnie, no spokojnie, niech się pani odpasa pracy! Zamknij mordę! Dobra, i tak pewnie tego światła nie widać z zewnątrz. Spokojnie. Spokojnie. Niech się pani uspokoi. My się nie możemy dać ponieść emocjom, tak? Cicho. To nam niczym nie pomoże. To co nam pomoże? No. A może ten twój cisas? Może kopsnie się tu po wodzie i nam rozmnoży kamizelki kuloodporne? Albo kurwa czołg! Słucham? Pierwsza brygada, strzelecka Spokojnie. Ja mówię, że jedyne co nam pomoże to zachować spokój i opanowanie, tak? Musimy zaczekać na przybycie oddziału antyterrorystycznego. Ale dobrze, oni już na pewno wpakowali się do rosomaków i w pewnym rynszczunku bojowym gnają tu przez miasto, żeby spaść na tych kozojebców jak grom z jasnego nieba. Jezu, jeżeli ktoś po nich zadzwoni, bo ja nie mam zasięgu. Ani ja. Nic. Nie ma. Aha, jebana dziura. Jebana dziura! Od razu miałem złe przeczucie, jak się okazało, że zjazd jest w tym roku na jakimś zadupiu. Kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Nawet autobusy nie dojeżdżają. Ja musiałam wziąć Ubera. No tak. To przecież to jest zupełnie bez sensu. No po co atakować zjazd sobowtórów? No przecież to nie ma najmniejszego sensu. A tu się pan myli. A tak? No a tak! No a tak! Tak? Tak, bo to właśnie ma sens. Proszę przez chwilę pomyśleć tak jak oni. Nie no, pan to potrafi. To zawsze musi być... Mów nie... Spektakl! O! Spektakl! Coś spektakularnego. O to właśnie im wszystkim chodzi. Żeby nam wszystkim poucinać głowy, nasikać do szyi, wyłupać oczy, a później patrzeć, jak się powoli na podłodze taplamy w swoich szczynach gównie. Jezu, spokojnie, niech się pan tak nie nakręca, tak? Ja się nie nakręcam. Ja nadal nie rozumiem, co spektakularnego jest w zabijaniu sobowtórów. No pomyśl pan. Pomyśl pan przez chwilę, no bierzesz pan tych wszystkich Janów Pawłów II, tych wszystkich Leonardów DiCapriów, Lewisów, te wszystkie Monroe, spokojnie, tych wszystkich Bushów, juniorów, seniorów i jaki obraz dostajesz pan w telewizji, co? Rozstrzelana cała kultura europejska, całe chrześcijaństwo za jednym zamachem. No czy my nadal mówimy o sobowtórach? No, kurwa! No ale może w takim razie nie wszystkich zabiją. No może wystarczy paru, dla przykładu. No to znaczy chciałam powiedzieć... My już wiemy, co pani chciała powiedzieć, tak? Dziękujemy. Spokojnie. No. Spokojnie. Musimy zachować czujność, tak? Musimy czekać, aż przybędą tutaj nasi chłopcy. Żeby się pan nie zdziwił. A co to ma znaczyć? No ja mówię, że nic pewnego na razie nie wiemy. Nic nie wiemy? A ja pani powiem, co my wiemy. Bo coś wiemy. Wiemy, że doszło do ataku terrorystycznego? No tak czy nie? Tak. No tak, tak, no. Tak. Wiemy, że udało nam się schronić w tym pomieszczeniu. Tak. Że tak powiem gospodarczym, tak czy nie? Tak, tak. No właśnie. Wiemy, że uda nam się zachować życie tylko pod warunkiem ścisłej współpracy i opanowania? Tak czy nie? Tak. No właśnie. I wiemy, że nie ma to zasięgu? Tak! No tak! No tak! No, tak. No, no. Tak. A pan? Ja? No. Tak. Pan też nie ma tu zasięgu? Nie. Nie? 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 Dobrze, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie ma może zasięgu, ale póki co na razie wszyscy jesteśmy tu bezpieczni, tak? No, spokojnie, spokojnie. Musimy zaczekać tylko, aż nasi chłopcy zrobią swoje, no. Co pan z tymi chłopcami? Ja mam na myśli nasze oddziały specjalne, tak? Wciąż niedoceniane, a jednak nieocenione. Jezu. O Jezu. Tylko żeby nie było jak w teatrze. Jezu, w jakim Jezu. Znowu teatrze? To w Moskwie. Moskwa, Sroskwa, Rosja co dziś. Ale co było w tym teatrze? No na Dubrowce. Jezu. No teatr na Dubrowce. No, czeczeńscy terroryści opanowali budynek, do którego wnieśli mnóstwo broni, no i bomby domowej roboty. Jezu. Wśród zamachowców były ubrane w czarne burki kobiety, Jezu, które miały na sobie ładunki wybuchowe. Jezu. Kobiety usiadły wśród widzów, a w przypadku szturmu na teatr miały odpalić te bomby, Jezu. Terroryści zażądali zakończenia wojny w Czeczenii. No i natychmiastowego wycofania, Jezu. Wszystkich wojsk rosyjskich dali tydzień, Jezu, na spełnienie warunków, a potem mieli zabijać zakładników, Jezu. W międzyczasie tam wypuścili wszystkich muzułmanów, część dzieci, kilku cudzoziemców, no i jedną kobietę w zaawansowanej ciąży. No jest. Oczywiście, przecież to są standardowe procedury, z nimi się nie negocjuje. No ale zginęło około 30 terrorystów. Bez litości. No i 150 zakładników też. Czemu? No bo rozpylili jakiś gaz, który wszystkich uśpił. No niektórych niestety na zawsze. Chaplin, zasłaniaj mnie tą kratkę, szybko! Kurwa, przesuń się! Daj mnie tą szmatę. No. Ruskie to patałachy są. A pan? Ja. A pan to niech lepiej nie sieje paniki, tak? No. Spokojnie, spokojnie. Musimy się tutaj trochę urządzić, tak? Nie wiadomo, ile to wszystko potrwa. Trzeba się tutaj trochę rozejrzeć, no. No co się tak gapicie? Rozejrzyjcie się trochę! Ale ja to nic nie ma. Jakieś ścierki? O, jest! Miota, jakaś moda, muzyka odblaskowa. Czekaj, przesuń się! Aaa, kurwa, patrzcie, tu z drzewka wody! Dobrze, czekaj, ile tu jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze, każdy już stanie po jednej butelce, tak? A, za ładnej pani. No, trzymaj tam. O, ty dobrze drzwi trzymasz. No, trzymaj. Spokojnie, spokojnie, nie ma tego za dużo. Ej, z umiarem powiedziałem! Gdzie potem będziesz sikać? Co? Ja długo wytrzymam bez siku. Ty, co ty tak chrypisz? Przeziębiony jesteś? Moi gałczy by nas nie pozarażą. No właśnie. No, daj chłopakowi spokój. Lepiej mu podziękujmy, że tak ofiarnie te drzwi trzyma. Pan, gdyby nie pan, to by nam tu weszł. No. Dobrze, odsuńcie się. I to żeby tego świata nie było widać z zewnątrz. No, spokojnie. Dobrze ci idzie. No, jakby trzeba było cię zmienić, to daj znać, któraś tam cię zmieni. Wszystko przez to wpuszczanie ciapatych do nas. Trzeba było uszczelniać granice, a nie wpuszczać wszystkich jak leci. A co pan opowiada? Przecież prawie nikogo nie wpuściliśmy. A, ślepy pan jesteś, po ulicach pan nie chodzisz. Co różne jakiegoś bambusa można się natknąć. Zalewa nas ciemna, złodziejska masa, ani się obejrzyma, już będą chcieli tu kalifat wprowadzać. Kalifat? Jaki kalifat? Kto panu takich bzdur nagadał? Mi nikt nie musi gadać, tak? Ja swoje widzę, swoje wiem. Człowieku, to są uchodźcy. Przed wojną, przed dyktaturami. Rozumiesz? Uchodźcy. A widziałaś pan wśród nich jakieś kobiety, dzieci? Sami młodzi, zdrowi mężczyźni z iPhone'em przy uchu. Od co? To jest bzdura. Bo kobiety i dzieci to przecież ponad połowa uchodźców. Wystarczy poczytać, wiesz? A na łodziach znajdowane są nawet roczne dzieci, często bez rodziców. To jest dramat, człowieku. Rozumiesz? Dramat. Ja w telewizji widziałam taki program z obozu i tam było bardzo dużo dzieci. Byłaś w gówno, widziałaś. Złą telewizję pani ogląda. Pewnie na pasku jakiegoś Żyda, Niemca albo innego Volksdeutscha. Normalnie oglądam, jak wszyscy. Naiwna pani jest. Media teraz manipulują ludźmi, ile wlezie. Prawdy przecież nie mówią. No chyba panem manipulują. Prawda jest taka, że przegrywamy sprawdzian. Taka jest prawda. Co? Jaki sprawdzian? Co pan bredzisz? Mówię, że na próbę wystawione są nasze wartości, nasza ludzkość, że tak powiem. Ludzkość? Ludzkość? To może jeszcze mi pan powiedz, że powinniśmy po chrześcijańsku wyciągnąć rękę do potrzebujących, co? No pan się Jezus by wyciągnął. To by mu ją odrąbali i chuj! Przesadzasz pan! Ludzie uciekają przed wojną, a pan by ich odsyłał do piekła. Nie, bzdura! Bzdura, bzdura, bzdura! Wojnę to oni przynoszą tutaj! Chcą zniszczyć całą naszą cywilizację, cały nasz świat! Ludzie, czy wy tego nie widzicie? Trzeba spojrzeć... Nie, kurwa, nie wierzę! Siedzą zamknięci w jakimś pierdolniku, otoczeni przez arabskich terrorystów, jeszcze pierdolą o jakimś miłosierdziu! Pojebało was! Nikogo nie pojebało, tak? Po prostu warto trzeźwo patrzeć na sytuację. Trzeźwo? Trzeźwo! 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 To trzeźwo zaraz otrzeźwiejesz, jak tu będzie paru Achmedów i rozjebią ci łeb! Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, rozumiesz? My też ponosimy za to odpowiedzialność. Co? Jaką odpowiedzialność? Kto? My! Świat zachodni, cała ta fala emigracji... Świat zachodni? Chyba trafiła cię w głowę jakaś zabłąka na kula i pierdolisz jak podłuszona! Aha, czyli zaprzeczasz, że należymy do zachodniego kręgu kulturowego? Nie, kurwa! Zaraz nas tu wszystkich rozjebią, a to będzie pierdoliła o jakichś kręgach kulturalnych! Człowieku, należymy, rozumiesz? Należymy! Do czego? Do czego należymy? Spójrz prawdzie w oczy, nikt nigdy nie wyciągnął do nas żadnej pierdolonej ręki! Jesteśmy zawsze sami! Za to jest kolejka tych, których są na nie! Niech się pan trochę uspokoi, wszyscy jesteśmy bardzo zdenerwowani, no bardzo pana proszę! Przecież jestem, kurwa, spokojny! No i masz, powolony jesteś. Dobrze, już dobrze, no. Nie rycz, dobrze. Zadowolony jesteś z siebie? Skończymy te puste rozmowy? No. Już. Krzykaczu jeden, kurwa. Pan? Co ja? Ma pan jakieś zdanie w tym temacie? W jakim? No, w tym, o którym tutaj rozmawiamy. Nie. Nie? 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 Dobrze, spokojnie, synek, nasłuchuj, kurwa, dobrze ci idzie, no, dobre się. Dobrze. Nawet jeśli są wśród nas zwolennicy kulti-multi, musimy to odłożyć na bok, bo tylko razem jesteśmy w stanie wyjść z tego całego. Ja ci chciałam tylko powiedzieć, że póki Elvis stoi w tych drzwiach, to nic tam nie grać. Ja nie jestem żadnym zwolennikiem multi. Panowie, nie kłóćcie się, no proszę, no. No nie kłóć się. Kierowca. Spedycja, kraj, zagranica. Słucham? No, parę słów o mnie. Żonaty. To znaczy już nie. O, tak nieraz jest, nie? No i tam, że jakieś pierdoły, kłótnie, różnice charakterów. Nic z tych rzeczy. Jakoś się po prostu rozeszło po gościach. No, ale tam kontakt z mamy, nie? No głównie to przez dzieciaki. Chociaż teraz to już skurczybyki powyrastały. No, ale z żoną to się kontaktujemy jak trzeba. No kurwa, ja generalnie mam dobry kontakt z ludźmi, no. Towarzyski jestem. No. Się nieraz zdarza, że jak długo sam na trasie, no to wiesz, człowieka zaczyna brakować. A? Czasem to nawet do kaczorka zaczynam gadać. Do maskotki takiej. No, głupia. No, od córy dostałem, żeby mi nie było smutno, jak pizgą te hektary kilometrów. A dlaczego Adolf? Dlaczego Adolf, kurwa, no wiesz, no przez podobieństwo. No, biła żona mówiła, że uderzające. Nie? No. No! Ja patrzę w lustro i mówię, kurwa, jak w mordę strzelił. No, a przecież człowiekowi jakaś rozrywka w życiu się należy, nie? No pewnie. 4. raz jestem za Hitlera. A? Kto by pomyślał, że ostatni? No ależ co pan opowiada? Nie, no już bez przesady, dobrze? Bez przesady. No, kto następny? A. Nie, dziękuję, postaję. No mów! Nie. No dalej! No. No i? Student. Co? Student. Student! Szkoła muzyczna, co? Medyczna. Medyczna! No, wiedziałem. Ty, medyk, czemu sobie tej chrypki sam nie wyleczysz, co? Ciulu ty. Ej, dajcie mu spokój, no. Nie widzisz, że jest zestresowany. No, no to może niech opowie, dlaczego Elvis? O. O. Czasem mi się zdarza nawet przerwę obiadową przegapić. No, bo ciągle jest coś do zrobienia. To w dziale zamówień, przy digitalizacji albo przy obsłudze bezpośredniej. No i nie znalazł pan jeszcze tej swojej drugiej połówki. Moja matka to się śmieje, że kiedyś to ja się z książką może nie. No, kurwa, bardzo śmieszne, a czemu Adolf? Też przez podobieństwo? Ja po prostu. Swego czasu to ja sporo czytałam. O II wojnie światowej, no szczególnie o funkcjonowaniu i o upadku III Rzeszy. No i tak jakoś ta postać Führera, ona mnie zafascynowała. No ja nie wiem, no może na zasadzie przeciwieństw. się zdarza z policjantami śledczymi, którzy tropiąc przestępcę muszą poniekąd zacząć myśleć tak jak oni. Sam nie wiem, czy to człowiek się zna. Zna się tak na dobrą sprawę? No ma pan świetną rację. No ja ze sobą żyję całe życie i nadal niewiele o sobie wiem. A pora na naszą damę. No dziękuję, tylko no co ja mogę o sobie powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić? A my się chętnie czegoś dowiemy. No ale ja nie wiem, co mam powiedzieć. No niech się pani nie krępuje. No ja się nie krępuję, nie wiem, co mam powiedzieć, No panna, jeśli o to panu chodzi. Akurat nie to miałem na myśli, ale dobrze wiecie. Turystyka. Wenecja Północna. A jakaś mała firma, tak? Bo nie znam. No, tam mieszkam i pracuję. W Wenecji Północy. A, w Gdańsku. We Wrocławiu. A, miałem rodzinę we Wrocławiu. Gdzie? Krzyki. A, tam teraz stoi ta wieża w kształcie penisa. Sky Tower. Może były krzyki? A może to były piski? Może psie pole? A może psie gówno? Vegas. I co? Pracuje pani w branży? No pracuję. No ale to nie dla mnie. Ja potrzebuję ciszy, spokoju. Tak. Na pracę z ludźmi to jest po prostu jakiś koszmar. No i gdziekolwiek się nie zahaczy, tam zawsze jakoś tak nie wychodzi, No najbardziej to z ludźmi. No oczywiście. To zrozumiałe. No, przecież kobiety generalnie są wrażliwsze, wrażliwsze. To chciałam powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że komunała. Jakie komunała? Ja się po prostu znam na kobietach. A, zapewne, to pewnie wie pan też, że nie posługują się rozumem, a intuicją. No nie? Są ciepłe, wrażliwe. No nie? Słabsze fizycznie, bierne i jedyne czego chcą to tylko rodzić dzieci. No ja bym chciała, ale... kurwa, mamy cię! Mamy cię, proszę, sama zainteresowana potwierdza te twoje komunały. Przecież to jest bzdura. Kulturowo usankcjonowana przez patriarchat, bzdura! Nie, że kurni multifeminista, ona myśla, co jeszcze? Nie kłóćcie się panowie, No nie z mojego powodu. Ja wiem, że powinnam coś teraz powiedzieć. Że powinnam wyjaśnić. Wytłumaczyć. Tylko, że ja naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Ja źle mówię. Mi się po prostu nie chce nic mówić. Jezu, jak ja mam zabrać głos w jakiejś sprawie, to ja od razu robię się taka senna. Tak bardzo chce mi się spać, że mogę położyć się tu, tam, gdziekolwiek. Naciągnę tylko na głowę sweter i zaraz zasnę. Naciągnę tylko na głowę sweter i zaraz wszystko robi się takie miękkie i ciepłe. I światło robi się przytłumione. I dźwięki robią się przytłumione. Odgłosy toczącej się nade mną dyskusji. Jakaś dyskusja zawsze się nade mną toczy. To przybliża się i oddala, i kołysze mnie do snu, mamusiu, ja chcę spać, tylko spać, ale w tym śnie widzę znowu, jak mężczyźni na nas, na kobiety patrzą, jak idziemy po wybiegu, jak maszerujemy ramię w ramię, a każda chce jak najlepiej się zaprezentować, zdobyć jak najwięcej punktów, więc skręcimy zadami, dajemy mleko, potrząsamy grzybami, maszerujemy, te, które się potykają, zostają na ziemi, nikt ich nie podnosi, więc idziemy bardzo ostrożnie, żeby nie upaść, cały czas uważamy, żeby nie upaść, to nie jest łatwe, jak się tak mocno kręci zadem. A mężczyźni patrzą z pożądaniem, albo z pogardą, albo z pożądaniem, albo z jednym, z drugim. Najgorsza w tym jest jednak cisza, nikt nic nie mówi. Słychać tylko szuranie nóg i oddechy, Ja chciałabym zapytać, dlaczego nikt nic nie mówi, ale nie mogę nic powiedzieć, bo jak otwieram oczy, jak otwieram usta, to coś mi te usta wypełnia. Więc otwieram oczy i widzę, że jesteśmy tylko zbitą masą, wielocipną, wielodupną, wielocytą, jeszcze wieloręką masą, która ma usta, ale te usta zatkane są albo chujem, chciałam powiedzieć tylko tyle. Cicho! Cicho! Idzie ktoś! Idzie ktoś! Idzie ktoś! Jeden! Przebierasz się za arabskiego terrorystę? Za człowieka, który ma na sumieniu tysiące. No gdzie, kurwa? Setki tysięcy ludzkich istnień. Co trzeba mieć? Po prostu ktoś mi powiedział, że jestem podobny. O nie! Bo ja jestem podobny, a ty nie jesteś w ogóle podobny, rozumiesz? I potem zauważyliśmy, że brakuje dwóch Hitlerów, Chaplina i kogoś tam jeszcze. No i zaczęliśmy tu szukać, no i tutaj trafiłem. Przepraszam, czy to jest prawdziwy pistolet? Ten? Oczywiście, że prawdziwy, czy nikt mnie to nie słucha? No bo jest kurwa wojna! Wojna cywilizacji! Przecież wam mówiłem, oni po nas idą! Te bambusy, arabusy, śmierdzące tchóje wbierają się do domu, oblegają granice, zabierają pracę! Normalny, ale jeszcze zapamiętacie moje słowa, jeszcze wspomnijcie, jak was będą gwałcić, jak wam włożą kałacha w dupę, ale nie ze mną tego będę, nie ze mną. Każdy śmierdzący chuj, który zbliży się do mnie, choćby na metr, gdzie kurwa, na kilometr, skończy z jebaną dziurą w głowie, bo jestem przygotowany i dzierżę w ręku miecz, którym zetrę tą masę, która szerzy się po całej Europie. Cio, kurwa? Halo, kochanie? Nie mogę teraz rozmawiać, oddzwonię. Tak, oddzwonię. Czyli jednak masz pan zasięg? Najwyraźniej. No to czemuś pan kłamał? Ja nadal nie mam. Ani ja. Ale Chaplin ma! Daj mi ten telefon! Na Facebooku pan siedzisz? Co się dzieje? Co tam jest? faktycznie to była zabawa. No mamy zbiorowe zdjęcie sobie zrobili. To jest moja znajoma Lucynka. Znaczy, komnę się przebrałam bez sensu zupełnie. Ten pan Artur jest. No tutaj. Czyli pan Artur mówił prawdę. No to był jednak rodzaj happeningu. Oh my god. Patrzcie, zeszczał się w spodnie. O Boże, co się dzieje, chłopcze? Ja nie jestem chłopiec! Nazywam się Achmar Hazir Haddad i pochodzę z Liban. Mój tata jest lekarz. I ja też chcę być lekarz, dlatego studiuję tu medyczna. Ale koniec tego. Koniec, jutro wracam do domu. Koniec! Do widzenia. Dzień dobry. A wy o islam wiecie tylko czubek góra. Tylko czubek góra wiecie o islam i boicie się ten czubek. Boicie się ten czubek, ten radykalny muzułmanin, który jest najmniejszy w islam. Najmniejszy niż sądzicie. A więcej niż radykalny muzułmanin w islamie jest u was hitlerowy radykał. No patrzcie dookoła, tylko patrzcie uważnie. I nie wiecie, jaki to koszmar, kiedy wchodzisz do tego sklepu osiedlowy i wszyscy się na ciebie patrzą i patrzą się na twoja kurtka, bo myślą, że masz bomba pod kurtką i cofają się w tramwaj, bo myślą, że śmierdzisz. A ty nie śmierdzisz, bo ty się myjesz codziennie, nawet co 2 razy na dzień. A wy jak śmierdzicie? A wy jak śmierdzicie, to nie powie, szczególnie w lato. I nie wiecie, jaki to koszmar, kiedy nie możesz wyjść wieczorem z domu, bo możesz zostać pobity albo opluta. Pobity albo opluta ze ślina nienawiści. A policja ci powie, że masz nie wychodzić z domu, bo nie wiesz sprawcy. Nie wiesz sprawcy i masz nie wychodzić z domu? A mój tata mi mówił, kiedy to było, kiedy nie mogła wychodzić z domu. Mój tata mi mówił, kiedy to było, kiedy nie mogła wychodzić z domu i to było na wojna. I tu jest jak na wojna. Do widzenia. Dzień dobry. I mówicie, że islam zły dla kobieta. No to popatrz na swoją kobietę. No popatrz na swoją kobietę. Jak traktujesz? Jak ją traktujesz? Tak samo jak islam. Częsty tak jak islam, albo gorzej jak islam. Aha, u mnie w domu tata nie ma Koran. U mnie w domu na półkę nie ma Koran, tylko Dostojewski, Fiodor. A ja nienawidzę Dostojewski. Zbyt gadatliwa dla mnie. Ja wolę Kafka. Franz Kafka. Do widzenia. Że on cały czas? Tak. Cały czas. Niesamowite. Prawda? Jakaż ironia losu. A taki miły się wydawał. Jak ładnie śpiewał. Jezu, wszystko z panem w porządku. Może pan jest blady jak ściana. Jezu, niech pan sobie kołnierze... Odczep się, kobieto! Niech go pani zostawi. Przejdzie mi. No to może niech pan jeszcze pokaże jakieś zdjęcia. Co to ma znaczyć? O co tu chodzi? Nie rozumiem. Co to ma znaczyć? Jezu, to my jesteśmy. No tu trzymamy pana Artura. Pan nam robił zdjęcia? Z ukrycia? Nie widziałam. Dlaczego ten album nazywa się Zimbardo? Zimbardo 2? Nie rozumiem. Ale ja rozumiem. Co pan rozumie? To był taki eksperyment jeszcze z lat 70. Jaki eksperyment? Psychologiczny. W zaaranżowanym pomieszczeniu zamknięto tak zwanych normalnych ludzi. Jedni mieli być strażnikami, a drudzy więźniami. Szybko się okazało, że wszyscy wcielają się w swoje role aż za dobrze i eksperymentują. eksperyment trzeba było przerwać, żeby nie dopuścić do prawdziwego rozlewu krwi. No, ale to jest jakieś chore. Tak, to jest chore. Ja wiem. Film o tym był. Strażnikom odbiło i zaczęli gwałcić więźniów pałkami. Strażnikom odbiło, bo okazało się, że tak zwany normalny człowiek wrzucony w trudne warunki staje się bestią. Masakra. To znaczy, że pan Chaplin przez cały czas nas podglądał jak w jakimś eksperymencie psychologicznym? No, pan Chaplin postanowił się naszym kosztem zabawić, prawda? Nie zabawić, obserwować. I pan Chaplin, mimo iż prawdopodobnie od początku wiedział, że ten cały atak terrorystyczny to żart, postanowił się naszym kosztem zabawić. Może jest z wykształcenia psychologiem, tak? Socjologiem. A, i pan Chaplin, mimo wyższego wykształcenia, postanowił dać upust swoim niskim instynktom i wykorzystał naszą niewiedzę, nasze przerażenie, nasze zagubienie, tak? Nic nie wykorzystałem. Nadarzyła się okazja do ciekawych obserwacji. Nikogo nie wykorzystałem, po prostu nie przeszkadzałem. Nasze przerażenie, nasze prawdziwe kurwa emocje, żeby błysnąć na jakimś jebanym Facebooku, tak? Uspokój się, człowieku, pan akurat w tym wszystkim wypadł najlepiej. Sprzedał nas za kilka lajków. Za kilka pierdolonych lajków, o mało nie doprowadzając do prawdziwej tragedii, ponieważ okazało się, że broń, którą dysponujemy, jest prawdziwa, tak? Bez przesady panował nad sytuacją. I twierdzi, że panował nad sytuacją! Tak jak nad sytuacją panował jebany Zimbardo! Co wyszło na jak dopiero po 50 latach i co sprawia, że najsłynniejszy w dziejach psychologii eksperyment zaciemniał nam widzenie człowieka. Prawdę o człowieku, tak? Naprawdę? Naprawdę, kurwa! Naprawdę! Ale panu się, panie Chaplin, udało! Wywołał pan prawdziwe, kurwa, emocje! Uspokój się, człowieku, będziesz już po wszystkim! Nie mów mi, kurwa, że jest po wszystkim! Ty mi nie mów, kurwa, że jest po wszystkim, bo nie jest! Na Boga, człowieka, czy musisz wszystko traktować z taką powagą? Wyluzuj trochę! Spójrz na siebie! Ciężko na zjazd z sobą wtórów! Wbijasz się w jakiś śmieszny mundurek, a ktoś zrobi ci żal! O nie, kurwa! Nie pozwolę ci teraz na to! Nie pozwolę ci na to! Nie obśmiej! Nie wywiniesz się! Nie wyminął, że ci chodzi! O prawdę, kurwa! Chodzi mi o prawdę! O jaką, kurwa, prawdę! Przekona się to na własne! Rzuć broń! Rzuć broń! Co, kurwa, robisz? Panuje nad sytuacją! Rzuć broń! Kogo bronisz, kurwa, kogo? Policja, rzuć broń! Co? Rzuć broń, policja! Cicho, cicho. Halo, Ryszard? Jesteś tam? No jestem! Hej, dobra, nie szukaj się już zaraz. Rychu, czekamy na ciebie z tortem, a ty co? Z jakim, kurwa, tortem? No Lucynka przecież urodziny dzisiaj ma. Chuj z nią, zaraz tam przyjdę! Patrz pan, jaka ironia losu. Zjazd autorstwa Kuby Kaprala. Reżyseria i scenografia Łukasz Chrzuszcz. Asystenci reżysera Gabriela Kulik, Dominika Konieczna. Obsada Aleksandra Spytek, Wiktoria Kozłowska, Angelika Mierzwa, Tobiasz Leśniak, Filip Pietrowicz, Oskar Czyż. Realizacja Tomasz Wiśniewski. Projekt współfinansowany ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu Sezon na 103.